Program powstał przy udziale Sztolni Walimskich, jednego z udostępnionych turystycznie kompleksów Rize. www.sztolnie.pl. Wykorzystane w filmie materiały pochodzą ze zbiorów Jerzego Cery i zostały wykonane z jego inicjatywy przy współpracy Jerzego Cery z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a zwłaszcza z Wydziałem Geodezji, Wydziałem Geofizyki AGH w ramach obozów naukowych oraz na podstawie opracowań wykonanych przez doktora inżyniera Wiesława Nawrockiego, inżyniera Kazimierza Winiarskiego oraz wielu innych uczestników wypraw. Witam wszystkich serdecznie w podziemiach kompleksu Rzeczka, czyli Sztolniach Walimskich. Dzisiaj moim gościem jest człowiek legenda. Osoba, która związana jest z Górami Sowymi, kompleksem Rize już od wielu lat. Pan Jerzy Cera. Witam pana serdecznie w naszych podziemiach. Witam również. Dzisiaj porozmawiamy na temat oczywiście kompleksu Rize. Będzie troszeczkę historii, troszeczkę ciekawostek. Również powiemy na temat nowości, aktualnych nowości związanych z badaniami nad kompleksem Rize. Zapraszam do oglądania. Jerzy Cera, legenda Gór Sowich, badacz historii, który już od ponad 40 lat zajmuje się rozwiązywaniem tajemnic kompleksu Rize na Dolnym Śląsku. Zaczynał już w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to jeszcze jako słuchacz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu po raz pierwszy przyjechał w Góry Sowie. Dziś, kilkadziesiąt lat później, kiedy nasza wiedza o Rize jest o wiele bogatsza, kontynuuje on swoje badania, skupiając się przede wszystkim na kompleksach Osówka i Soboń, niezwykłe budowle, siłownia i kasyno, tajemnicza obecność Rosjan w Górach Sowich, listy z pogróżkami i zagadka betonu B-60. O tym wszystkim opowie nam Jerzy Cera. Proszę powiedzieć, skąd wzięło się w ogóle pana zainteresowanie Górami Sowimi? Może tak, nim odpowiem na to pytanie, chciałbym przede wszystkim przekazać wszystkim eksploratorom, miłośnikom historii gorące pozdrowienia i zachęcić do prowadzenia eksploracji w całej Polsce, nie tylko na terenie Gór Sowich, i powiedzieć, że eksploracja jest to jedna wielka przygoda, podobna do tego jak wędkarstwo, jak myślistwo, jak wiele innych hobby. Jeśli ono ma czemuś służyć i w czymś pomagać, to jest to naprawdę fantastyczna lekcja historii i przynosi pożytki z tych badań. Zainteresowanie badaniami Gór Sowich wzięło się właściwie przypadkowo, ponieważ będąc swego czasu na Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych, byłem prezesem uczelnianego koła zarządu PTTK. No i myśmy organizowali rajdy, wypady. Między innymi wtedy znalazłem informację, że zapraszamy na rajd tajemnicami walimskich podziemi. Ponieważ zawsze przygotowywaliśmy się jako drużyna do wyjazdów na te rajdy, szukaliśmy materiałów, zaczęliśmy szukać materiałów na temat właśnie Gór Sowich i nagle okazało się, że właściwie tych materiałów nie ma. Ponieważ mieliśmy wtedy po 20 parę lat, no więc dosyć mocno nas zaintrygowało, jak to jesteśmy w Polsce, jest 71, drugi rok i my nic nie wiemy na temat obiektów podziemnych, które się znajdują na terenie Polski, to jest przecież niemożliwe, nierealne. No i wtedy właściwie zrodziła się taka chęć, zainteresowanie, żeby poznać te podziemia, dowiedzieć się o nich coś więcej. Zaczęliśmy szukać materiałów w literaturze, w prasie miejscowej. Zaczęliśmy właściwie na każdym możliwym kroku pozyskiwać te materiały i nagle się okazało, że rzeczywiście tych materiałów jest bardzo niewiele. Mamy podziemie, olbrzymie podziemie, jak się potem okazało, o których do lat 70. tak naprawdę w Polsce niewiele było wiadomo.
I myślę, że to był główny impuls, który spowodował, że to zainteresowanie we mnie nastąpiło. Nigdy nie sądziłem, że to zainteresowanie, które miało być chwilowe, przygotowaniem się do jednego rajdu, do jakichś konkursów, przerodzi się w pasję na dobrą sprawę na całe życie. Pamiętam, że wtedy będąc na tym rajdzie, już tutaj chodząc po tych górach, to było gdzieś w okolicach 1 maja, spotkaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się z grotuazami z klubu Nietoperz z Wałbrzycha, którzy w jakiś sposób wspomogli nas w rozbudzeniu zainteresowań i przyznam się, że niedługo potem po rajdzie przyjechaliśmy ponownie już, żeby te podziemia zobaczyć, żeby obejrzeć je od innej strony, nie tylko z zewnątrz. I chłopcy, koledzy nasi z klubu właśnie Nietoperz nam pomagali pierwsze kroki stawiać w tych podziemiach, ponieważ generalnie rzecz biorąc myśmy nie byli przygotowani do penetracji, nie bardzo zdawaliśmy sobie sprawę, jakie te podziemia są, jakie są zasady poruszania. Było to wtedy ogólnie dostępne, bo podziemia nie były zabezpieczone, można było wchodzić. No i oczywiście rewelacyjny klimat na terenie Gursowich, który panował wokół tych tajemnic walimskich, jak się wtedy mówiło, a teraz się mówi w ogóle podziemi Gursowich. Całe mnóstwo opowieści, legend o ukrytych skarbach, o strzelaninie, o oddziałach werwolfu, które gdzieś tam się przez lata ukrywały. No i ta tajemnica właściwie była dostępna na każdym kroku. I nie ma takiego młodego człowieka, który słuchając takich opowieści nie pochłonie bakcyla i nie będzie szukał rozwiązania i nie będzie szukał materiału, żeby się dowiedzieć jak najwięcej. I chyba to spowodowało, że tymi górami zacząłem się interesować i tak się to potoczyło dalej. W latach 70. i 80. nastąpiło ponowne zainteresowanie podziemiami Gursowich. Tym razem po wojsku, przedsiębiorstwie poszukiwań terenowych i Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich do akcji ruszyły grupy amatorów i pasjonatów historii. Choć prace prowadzone były często w sposób amatorski, pozwoliły one znacząco wzbogacić ówczesną wiedzę na temat kompleksu Rize. Zbigniew Dawidowicz, Piotr Kruszyński, Zbigniew Rekuć i oczywiście Jerzy Cera. To tylko niektóre z osób, które podjęły się próby rozwiązania zagadki Rize. Na archiwalnych czarno-białych fotografiach możemy dostrzec góry Sowie i podziemia odmienne od tych, które znamy dzisiaj. Dzikie, niedostępne, niebezpieczne. W tamtych czasach brak jakichkolwiek informacji na temat tajemniczych podziemi utrudniał i tak już niełatwe zadanie. Długo zajmował się pan badaniami związanymi z kompleksem Osówka. Mówił pan nawet, że jest to kompleks kluczowy do rozwiązania zagadki Rize. W jednym z wywiadów wspominał pan o obecności na Osówce Rosjan, którzy czegoś poszukiwali na tym obiekcie. Co może pan więcej powiedzieć na temat tej sytuacji? Kompleks Osówka, w dalszym ciągu podtrzymuję, to jest sercem całego kompleksu Rize. Wydaje mi się, że te materiały, które udało mi się uzyskać z różnych archiwów, z badań terenowych, z różnych dociekań, relacji byłych więźniów, chyba potwierdza to, że rzeczywiście Osówka miała być takim jakby centrum. Jeśli wierzyć dokumentom, które zostały opublikowane przez profesora Zeidlera, główne kwatery Hitlera, to wynika jednoznacznie, że w górach Sowich, przynajmniej na początek, miano tworzyć główną kwaterę Hitlera i kwatery poszczególnych rodzajów wojsk. I sądzę, że jest to chyba najprawdopodobniejsze wytłumaczenie celu budowy tych podziemi. Oczywiście można dyskutować, czy to przeznaczenie zostało utrzymane do końca, ponieważ w miarę rozwoju sytuacji militarnej, wojennej, w momencie kiedy Niemcy nie przewidywali klęski pod Kurskiem, kiedy front wschodni zaczął się gwałtownie cofać,
Być może, że wtedy zaczęto rozpatrywać przemianowanie tych podziemi, na przykład na fabryki podziemne, których wtedy potrzeba było naprawdę dużo i w szybkim tempie, żeby można było produkować różnego rodzaju bronie, amunicje, czy w ogóle urządzenia, łożyska, bo skuteczne dosyć naloty lotnictwa alianckiego powodowały, że najważniejsze gałęzie przemysłu zbrojeniowego były mocno niszczone przez aliantów. Stąd koncepcja, żeby wszystkie wrażliwe punkty przenieść pod ziemię. W 1973 roku, kiedy jechaliśmy tutaj na wyprawę ze szkoły oficerskiej z Poznania, nagle dostałem wezwanie do swojego przełożonego. Mój przełożony mówi: słuchajcie, kolego, tutaj dostaliśmy telefon z Warszawy, ze Sztabu Generalnego, że skoro jedziecie w te podziemia, to w takim razie dostaniecie dwójkę dziennikarzy ze sobą, którzy no, są zainteresowani Polską, obiektami takimi podziemnymi jak w Urachcowi. W związku z tym oni z wami pojadą, przyjadą do was, no i udzielcie im tam wszelkiej informacji i pomocy. Muszę powiedzieć, że się dosyć mocno zdziwiłem, ponieważ sierżant podchorąży na szkole oficerskiej to nie jest jakaś ważna persona, istotna w ogóle w wojsku, żeby ktoś o tym wiedział w sztabie generalnym, a ponadto, żeby temu sierżantowi wysyłać jakichś dziennikarzy ze Związku Radzieckiego w tym czasie, ażeby oni mu towarzyszyli. To faktem jest, że wszystkie nasze wyprawy, jakie organizowaliśmy, były opisywane w prasie, pisaliśmy reportaże, artykuły, poszukiwaliśmy więźniów, więc trochę medialnie może to było i znane. No ale tak jak mówię, nie przypisuję sobie ani zaszczytu, ani jakiejś tam szczególnej pozycji, żeby takich ludzi mi przysyłać. No ale rozkaz to rozkaz. Pojechaliśmy w Góry Sowie, rzeczywiście dwójka ludzi przyjechała. No i chcieliśmy się bliżej zapoznać, no bo to było takie trochę macanie. My, podchorążowie z jednego rocznika, zgrani ze sobą, stanowiliśmy zwartą dosyć grupę, tu nagle dwójka obcych ludzi. No wiadomo, że takie zgrywanie najlepiej się odbywa przy tak zwanej wodzie rozmownej. No i wieczorem żeśmy taką imprezę zrobili. Kolega, który był specjalistą od tego, oczywiście zrobił odpowiednią mieszankę, więc te trunki były bardziej rozmowne niż normalnie. No i tak od słowa do słowa nagle się okazało, że tenże człowiek, dziennikarz, który przyjechał, to nie jest zupełnie przypadkowy, ponieważ skończył szkołę oficerską wojsk rakietowych na Bajkonurze, prawda? Ta dziewczyna też nie była zupełnie jakby przypadkową osobą. No i okazało się, że mamy przed sobą oficerów, którzy przyjechali napisać materiał jakiś tam o Górach Sowich, o kompleksie Rize. No i muszę powiedzieć, że mam ich na zdjęciach, jak są w podziemiach osób i włodarza, bo rzeczywiście jest sporo im, żeśmy pokazali. Oni obiecali nam pomoc, że poszukają w archiwach Związku Radzieckiego, ponieważ no, jak wiemy, dokumentów brakuje. Mówi się o tym, że część dokumentacji związanych z Górami Sowimi wywieźli Rosjanie. Więc tutaj liczyliśmy, że może oni nam pomogą. No niestety pomóc nam jakoś nie pomogli i oprócz tego, że jakiś tam materiał w Izwiestii się ukazał, o tej wspólnej naszej wyprawie żadnych dodatkowych materiałów nie było. Ale przygoda z Rosjanami to nie była nasza pierwsza, bo muszę powiedzieć, że Rosjanie na terenie Gór Sowich pojawili się już w 1945-1946 roku. Z tego co wiem, najdłużej siedzieli w rejonie Sobonia i ten Soboń interesował ich szczególnie. Potem Rosjanie zainteresowani są Górami Sowimi w 1953-1954 roku, kiedy gwałtownie poszukują rudy uranu i między innymi są prowadzone prace badawcze, między innymi w Rzeczce, w Osówce, na Włodarzu, sprawdzają, gdzie ten uran występuje. No i okazało się, że z tych wszystkich obiektów podziemnych w naszym rejonie największe nadzieje spełniała właśnie Osówka. To jest ciekawe, że w Osówce pojawiły się tam jakieś radioaktywne złoża, no i oni poszli w ślad za tymi złożami.
I rzeczywiście ślady do dnia dzisiejszego tych badań mamy. Zresztą to zostało opisane ostatnio w jednej z książek o tych badaniach. I na Osówce dwa pierwsze chodniki ukośne, które mamy wchodząc wejściem numer 2, zostały wykonane właśnie w 1954 roku. Ponadto na Osówce, w tak zwanej sztolni wodnej, mamy wykonane dwie tamy, które zawsze nas intrygowały i zawsze nie potrafiliśmy zrozumieć, po co tamy w podziemiach, które nie są ukończone, prawda? No nie robi się przeszkód, bo jakoś urobek trzeba wywozić, dowozić materiały różnego rodzaju, tu mamy tamy. No więc z początku powstawała hipoteza, że sztolnia wodna miała być swego rodzaju odstojnikiem, kanalizacją dla wyżej położonego obiektu pod tytułem Osówka. Teraz, wiedząc o tym, że te tamy powstały w 1954 roku, ponieważ brakowało wody i potrzebne były wody do płuczek, do wykonywania prac wiertniczych, w sposób się jakby wyjaśniło, że przeznaczenie tej sztolni wodnej jednak było inne i zupełnie inaczej patrzymy w tej chwili na tą sztolnię wodną jako kolejny element, kolejny obiekt podziemny, który w tamtym rejonie miał powstać. I ja bym tu jeszcze do Rosjan wrócił, bo to nie jest ostatni moment z Rosjanami, a więc mamy ich zaraz po wojnie, mamy w 1954 roku. W czasie jednej właściwie z głównych wypraw w podziemia, kiedy właściwie podziemia Gursowich nabrały jakby znaczenia, w 1964 roku, kiedy dr Jacek Wilczur, ówczesny pracownik Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, przyjeżdża w Gursowie, prowadzi pierwszą wyprawę, nagłaśniają to dosyć mocno w polskiej prasie, między innymi żołnierz wolności, major Bogdan Świątkiewicz, który opisuje te wyprawy. Szum medialny jest niesamowity. Zrobiono z tego dosyć dużą sprawę. Można porównać to do historii ze Złotym Pociągiem. Taki był odzew tego wszystkiego na terenie Europy, ale chyba nie tylko Europy, bo wiem, że wtedy również wysłano listy do Wernera von Brauna z pytaniem, co jemu wiadomo na temat Gursowa. I wtedy również Wilczurowi przysłano Rosjan, którzy, no ci Rosjanie trochę inaczej wyglądali. Widać było, że to jakieś resorty mocno siłowe, patrząc na wygląd tych panów oficerów, którzy zostali do tej grupy dołączeni. I z tego, co wiem od doktora Wilczura, z którym rozmawiałem, jak również od Bogdana Świątkiewicza, już nieżyjącego, to okazało się, że ci panowie też nie przyjechali przypadkowo, mieli ze sobą zdjęcia lotnicze dosyć dobrze wykonane, na których coś było widać. I to jest kolejny pobyt i zainteresowanie Rosjan. No potem jest 73 rok ze mną, potem z kolei w momencie, kiedy mamy pomoc bratnią Czechosłowacji, kiedy ta wiosna ludów zaczęła się, no to okazuje się, że w rejonie Małej Sowy przez pół roku stacjonował batalion łączności. Ten batalion łączności po coś tutaj był, bo okazało się, że to nie tylko był batalion łączności, ale to również byli saperzy. Muszę powiedzieć, że w 1973 roku, co było dla nas dużym zaskoczeniem, na Osówce w jednym z pomieszczeń znaleźliśmy butlę tlenową, zużytą, porzuconą, i ta butla tlenowa miała rosyjskie napisy. Czy to jest pozostałość prac, które wykonywali Rosjanie, czy też nie, tego nie wiem. W każdym bądź razie w dosyć dziwnym miejscu ta butla sobie leżała. I muszę powiedzieć, że kolejny jest epizod związany z Rosjanami, akurat on się wiąże bezpośrednio z Walimiem. Mianowicie, to był chyba 91 czy 92 rok, na terenie Walimia zostało popełnione jakieś tam przestępstwo, morderstwo, kogoś zamordowano, podejrzewano konkretnego człowieka, próbowano tego człowieka złapać, ale on gdzieś się ukrywał w lasach, gdzieś tam nocował. No i wtedy komendant, miejscowy komendant posterunku stwierdził, że on na pewno będzie musiał przyjść do domu i zrobiono zasadzkę,
czekano na tego człowieka. I w tej zasadce między innymi obecny, ówczesny wójt gminy, pan Józef Piksa, uczestniczył. I co się okazało? I nagle się okazało, że około godziny gdzieś tam 23:30, 24:00 pojawiły się samochody dwa, które bez świateł przejechały koło nich. Ku zaskoczeniu okazało się, że to samochody są z rejestracjami rosyjskimi. Jak pamiętamy, w tym czasie w Świdnicy i w Legnicy stacjonowali Rosjanie i te wozy bojowe sobie tędy przejechały, pojechały do lasu. A jak rozmawiałem właśnie z panem Józefem Piksą, to on powiedział, że to nie był jedyny przypadek, bo jemu już wcześniej miejscowi mieszkańcy zgłaszali, że jakieś obce samochody nocami poruszają się w rejonie Gursowich. Po co to robili Rosjanie? Co wozili czy co wywozili? Tego do dnia dzisiejszego nie wiemy. Kompleks Rize od samego początku był w obszarze zainteresowań Rosjan. Po wojnie wydrążone w górach podziemia Sowieci wykorzystali także do poszukiwań złóż uranu. Wówczas były to zakrojone na szeroką skalę poszukiwania uranu prowadzone w całych Sudetach. Równie tajemnicza i zagadkowa była obecność Rosjan w trakcie prac prowadzonych przez doktora Jacka Wilczura z ramienia Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Wtedy to dwóch rosłych Rosjan pojawiło się oficjalnie w charakterze dziennikarzy sowieckiej Izwiestii. Jak wspominał później Jacek Wilczur, członkowie jego ekipy podejrzewali, że mogli oni jednak być agentami radzieckiego wywiadu. Podobna historia wydarzyła się również w czasie prac prowadzonych przez podchorążego Jerzego Cerę. Wykształcenie rosyjskich dziennikarzy przydzielonych do jego ekipy wskazywało na to, że nie były to osoby przypadkowe. Najwidoczniej Rosjanom zależało od samego początku na bezpośrednim obserwowaniu wszelkich prac prowadzonych w górach Sowich. Z kompleksem Owsówka wiążą się dwa zagadkowe obiekty wybudowane na samej górze, również o nazwie Owsówka. Chodzi o tak zwaną siłownię i kasyno. Są to dwa zagadkowe obiekty, szczególnie zagadkowe jest przeznaczenie tak zwanej siłowni. Na co wskazują pana aktualne badania właśnie związane z tymi obiektami na górze Osówka? Jeśli spojrzymy na kompleks Osówka, patrząc na rozmieszczenie pozostałych kompleksów, to Osówka znajduje się jakby w centrum całości przedsięwzięcia. I w tymże centrum, z tych dokumentów, o których mówiłem, a które wymienił profesor Zeidler, związanych z przeznaczeniem na kwaterę, mówi się o tym, że na Osówce miała się znajdować kwatera Hitlera, natomiast inne kompleksy miały przeznaczenie trochę inne dla innych lokatorów, a więc dowództwa Wehrmachtu, lotnictwa, prawda, ministra spraw zagranicznych. I z uwagi na pozycję Adolfa Hitlera, no to Osówka była jakby kluczem, tym elementem najważniejszym. Na tej Osówce znajdują się, tak jak pan wspomniał, dwa obiekty dosyć odmienne. Zacznijmy od prostszego obiektu, który nazywamy popularnie kasynem. Kasyno to jest nic innego jak po prostu obiekt, gdzie miało się znajdować stanowisko dowodzenia, naziemne stanowisko dowodzenia, gdzie mieli pracować radiotelegrafiści czy radiotelegrafistki, bo w tym czasie raczej kobiety spełniały tą funkcję, bo mężczyzn brakowało, znajdowali się na froncie. Ale również miano prowadzić prace sztabowe. I myślę, że to jest wytłumaczenie tego obiektu. Ten obiekt nie jest jedyny w kompleksie Rize, bo takich obiektów więcej znajdziemy w okolicach Sobonia, znajdziemy w okolicach Gontowej, więc to jest budynek, jeśli na przykład porównamy go z Wilczym Szańcem, to podobne obiekty można znaleźć również w tamtym rejonie. Więc myślę, że nie jest to coś odmiennego, dziwnego. I kasyno często się kojarzy po prostu z konsumpcją. W tym przypadku to nie chodziło o konsumpcję, tylko chodziło o stanowisko dowodzenia.
Natomiast jeśli chodzi o siłownię, mamy dokument, grafikę, która się zachowała z czasu II wojny światowej. Grafika wykonana przez niemieckiego malarza nadwornego organizacji TOT, niejakiego Manningera. I na tej grafice mamy odwzorowaną siłownię w trakcie budowy. Ten dokument pokazuje nam całe mnóstwo różnego rodzaju rusztowań. Widać, jesteśmy w stanie rozpoznać teren, że to jest teren właśnie dzisiejszej siłowni. I jest bardzo ciekawa informacja, pod spodem podpis, że jest to główny bunkier Hitlera. Więc to jest w zasadzie jedyny dokument, jaki znamy, który wskazuje na konkretne miejsce, gdzie ten bunkier miał się znajdować. Siłownia ta, która została namalowana, o ile się nie mylę, 22 stycznia 1945 roku, jest jeszcze w stanie surowym. Dzisiaj tą siłownię oglądamy w dużo mocniej zaawansowanym stanie. Bardzo dużo wylano betonu od momentu, kiedy ten rysunek powstał. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ rysunek, który powstał, to już był koniec, tak jak powiedziałem, stycznia. Wtedy w tym rejonie panowały 25-stopniowe mrozy, więc warunki niezbyt przychylne do prowadzenia prac betoniarskich. Parę dni po wizycie Manningera, który towarzyszył Xaveremu Dorszowi, który wizytował budowę w Górach Sowich, została podjęta decyzja przez Xaverego Dorsza o zaniechaniu prac prowadzonych na terenie Gór Sowich, ponieważ Dorsz doszedł do wniosku, że jest już zbyt trudna sytuacja militarna, a zbyt wiele jest do ukończenia prac, żeby można było te prace prowadzić, natomiast ludzi, sprzęt można by było wykorzystać w lepszy sposób w kryzysowej sytuacji III Rzeszy. I rzeczywiście parę dni po jego wizycie budowa została zamknięta, zlikwidowano obozy, więźniowie zostali wyprowadzeni z Gór Sowich. No i skoro zlikwidowano wszelkie prace tutaj i więźniów, przerwano roboty, to pojawia się pytanie, skąd w takim razie jest ten beton, który dzisiaj widzimy na siłowni, kto go wylał i dlaczego go wylał, mimo że zaniechano prace, które wykonywane były na terenie Gór Sowich. To, co dzisiaj widzimy, to jest jakby podstawa tego bunkra Hitlera. Podstawa, czyli można powiedzieć, jest to część mediów, które miały temu bunkrowi towarzyszyć. Widać, że mamy kanały powietrzne, gdzie miała się odbywać wymiana powietrza. Sądzę, że siłownia, która się znajduje dokładnie nad podziemiami Osówki, miała między innymi wentylować powietrze, które byłoby pod spodem. W przypadku zagrożenia każdy obiekt podziemny tego rodzaju musiał mieć możliwość pracowania w trybie obiegu powietrza zamkniętego. Tak jak na U-botach, prawda? Kiedy powietrze jest filtrowane, czyszczone, nie stanowi zagrożenia, żaden atak chemiczny z zewnątrz nie stanowi zagrożenia. Tak podobnie miało być to zrealizowane na Osówce. I myślę, że ta siłownia jako wentylatownia miała spełniać taką funkcję. Oprócz tego całe mnóstwo licznych rur kamionkowych, które się na terenie siłowni znajdują, wskazują na to, że te rury kamionkowe miały być wykorzystywane do tego, ażeby puszczać nimi kable. Tu chodzi o całą teletechnikę, system łączności, komunikacji, który musiał być zapewniony. I do dnia dzisiejszego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dokąd te rury prowadzą. Wiemy, że wchodzą kilkanaście metrów w głąb obiektu. Wiemy też, bo udało nam się to dosyć wiernie otworzyć, że doszliśmy do 7,5 metra głębokości siłowni, natomiast wcale nie jesteśmy pewni, czy to jest końcówka, czy nie ma dalszej części. Myślę, że położenie samej siłowni nie jest przypadkowe, bo znajduje się ono nad podziemiami. Myślę, że logicznym jest stwierdzenie, że siłownia musiała mieć bezpośredni związek z podziemiami, które się pod spodem znajdują. I teraz, gdyby skończono to, co my dzisiaj widzimy,
to sądzę, że część powyżej miała stanowić już apartamenty, pomieszczenia dla Adolfa Hitlera, a nad tymi pomieszczeniami miało się znajdować od 7 do 9 metrów betonu, który stanowiłby od góry tą czapę zabezpieczającą Hitlera przed uderzeniem bomb lotniczych. Tajemniczy obiekt siłownia, wybudowany na szczycie góry Osówka. Betonowy blok o wymiarach 30 na 30 metrów, w którym znajdują się jakieś pomieszczenia wewnętrzne, dostępne przez włazy oraz zbiorniki otwarte, połączone siecią rur i kanałów. Znajdują się na nim również elementy hydrauliki przemysłowej, rury kamionkowe, studzienki, śluzy. Obiekt, tak samo jak i wiele innych naziemnych budowli Rize, pozostawiony zostanie w stanie niedokończonym. To, co możemy dzisiaj oglądać, jest tylko podstawą właściwej budowli. Profesor Franz Zeidler w swojej publikacji poświęconej kwaterom głównym Hitlera opisał siłownię na szkicu Manningera jako podstawę bunkra Hitlera. Wciąż jednak pojawiają się głosy sugerujące inne przeznaczenie obiektu. Przypomina to trochę wróżenie z fusów. Nie mając planów budowli, niezwykle trudno jest z niedokończonych elementów określić jej docelowe przeznaczenie. Na Osówce, na siłowni udało się panu odpompować wodę, która zalegała tam w tych dolnych zbiornikach. Co udało się zobaczyć, do czego udało się dotrzeć po odpompowaniu tej wody i co dalej z badaniami nad właśnie tym obiektem, ogólnie nad Osówką? No, spotkała nas dosyć duża niespodzianka, bo rzeczywiście jest na terenie siłowni miejsce, które nazywamy klatką schodową. Rzeczywiście jest to pomieszczenie, które jak wypompowaliśmy tę wodę, to znaleźliśmy szalunek i ślady po konstrukcji drewnianej, która tam była. Więc bardzo wygodne schody, dosyć szerokie, czyli to nie były schody techniczne, tak jak się robi, gdzie wysokie, krótkie stopnie, tylko to było dla kogoś ważnego, kto tą klatką schodową miałby chodzić. I zaskoczenie nasze polegało na tym, że od góry, jak się patrzy na siłownię, to widać tą klatkę i koło tego widać takie prostokątne, czy właściwie kwadratowe pomieszczenie od góry. I co się okazało, że jak żeśmy wypompowali wodę i zeszliśmy na dół, okazuje się, że pod spodem znajduje się piękne, okrągłe pomieszczenie, które wygląda tak mniej więcej jak miejsce szybu windowego. Więc jest to dosyć intrygujące, ponieważ no, klatka schodowa i schody do czegoś musiały prowadzić. One prowadzą do tego dziwnego, okrągłego pomieszczenia i właściwie stamtąd nie prowadzą dalej. Jest jakieś tam domniemanie, tak jak wspomniałem, że tam są, że znajdujemy się nad podziemiami, że może być połączenie właśnie z obiektem podziemnym. Co jest ciekawego, dlaczego jeszcze tak sądzimy? Ponieważ nawet dzisiaj można powtórzyć eksperyment, który robiliśmy. Wystarczy zwykłym kilogramowym młotkiem, jeśli się uderzy w powierzchnię siłowni w rejonie klatki schodowej, a tam są pręty wystające, a drugi człowiek będzie się znajdował dokładnie pod siłownią w podziemiach Osówki, to usłyszy wyraźne uderzenia, wyraźny stukot młotka. Jeśli odległość, która nas tam dzieli, jest około 40 metrów, jeśli przez te 40 metrów skały przenosi się dźwięk, to nie jest to chyba przypadkowe. O ile pamiętam i o ile wiem, dźwięk w skałach rozchodzi się według warstwic, prawda? Porównując układ warstwic na Osówce, to w zasadzie dźwięk nad siłownią powinien być słyszalny w rejonie wartowni, on jest słyszany dokładnie pod. To sugeruje, że istnieje jakieś połączenie w postaci, nie wiem, rury, szybu lub jakiegoś innego elementu, że ten dźwięk jest przenoszony prostopadle w dół. I to jest właśnie intrygujące, to jest kolejna zagadka związana z siłownią.
I jest to kolejny element, który ciągle nas do tej siłowni ściąga, gdzie robimy pomiary, gdzie próbujemy w jakiś sposób narysować dalszy ciąg tego obiektu, jak on miał wyglądać już po ukończeniu. No i wydaje mi się rzeczą oczywistą, że jeśli jest obiekt zbudowany dla najważniejszej osoby w państwie, czyli w tym wypadku Adolfa Hitlera, to Adolf Hitler musiał mieć możliwość w razie zagrożenia ewakuacji również innego niż jednego, jedynego wejścia do bunkra, które w bardzo łatwy sposób można było zablokować w razie, nie wiem, grup terrorystycznych czy grup nieprzyjaciela, które by się tam przedarły. W związku z tym na pewno musiała być możliwość wyjścia z tamtego obiektu w inny sposób. I być może, że podziemia są naturalne sposobem ewakuacji z tego bunkra, z tego obiektu siłowni w dół. A co dalej z badaniami nad właśnie osówką i nad siłownią? No, jakie są Pana plany w tym zakresie? Badania trwają. Muszę powiedzieć, że mamy oczywiście oficjalne zezwolenia na prowadzenie tych badań i wykorzystujemy współczesne zdobycze techniki, czyli wykorzystujemy tu współpracę między innymi z doktorem Wiesławem Nawrockim, z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i wykorzystujemy badania georadarowe, grawimetryczne. Wykonywaliśmy ostatnio skaning laserowy całego obiektu, który pozwolił nam w sposób bezwzględny stwierdzić, jakie jest wzajemne położenie obiektów, o których mówiliśmy, czyli siłowni i podziemi, kasyna i podziemi. Czyli to już nie jest domniemywanie, gdybanie, tylko to już czarno na białe można stwierdzić, jakie są te relacje. I to, o czym mówię, to jak najbardziej jest poparte już konkretnymi materiałami. Myślę, że te badania będą trwały dalej i w tym roku tych prac mamy zaplanowanych dosyć sporo. One trochę się ślimaczą, patrząc jakby z punktu widzenia czasowego, można powiedzieć, ile lat można to badać. Ale skąd cały ten problem? Problem polega na tym, że my się cały czas poruszamy po omacku. Nie ma żadnych planów, żadnych założeń. My to po prostu musimy odtwarzać i na podstawie odtworzonych obiektów domniemywać, co one miały w jakiś sposób prezentować sobą, jak miały się dalej rozwijać, czy podziemia osówki, czy chociażby rzeczki, czy innych kompleksów są skończone, czy nie są skończone. Jeśli nie są skończone, to jak one miały wyglądać, w którą stronę miały iść, czy obiekty te miały być ze sobą połączone, są połączone za pomocą systemu dróg, czy kolejek wąskotorowych, ale w warunkach zagrożenia wojennego jest to niewystarczające. Obiekty z kolei nie są na tyle daleko oddalone od siebie, żeby nie można było pokusić się o połączenia podziemnego w sposób naturalny, skoro miano górników, miano odpowiednie siły, środki na to, żeby to wykonać, to dlaczego tych podziemi ze sobą nie miano połączyć, tworząc w ten sposób olbrzymie podziemne centrum logistyczne, nawet nie logistyczne, centrum dowodzenia. Wybraliśmy się wspólnie z Jerzym Cerą na Osówkę, aby przyjrzeć się bliżej prowadzonym aktualnie badaniom. W pracach uczestniczył m.in. dr Wiesław Nawrocki z Zakładu Badań Nieniszczących, który przeprowadził pomiary georadarowe, a także grupa zaprzyjaźnionych eksploratorów Gursowich. Znajdujemy się na siłowni, o której wcześniej już wspominaliśmy. Siłownia jest to obiekt żelbetowy o wymiarach mniej więcej 30 na 30 metrów kwadratowych i wchodzący około 9 metrów w dół. Miejsce, w którym stoję, jest to wejście do tego obiektu, myślę, że wejście do części technicznej, bo to, co widzimy tutaj, tak jak wspominałem, jest częścią techniczną, jest to dopiero przygotowanie do wykonania właściwego bunkra, właściwych części pomieszczeń mieszkalnych. Tu jest klatka schodowa, wejście i widzimy trzy wyżłobienia w betonie, które świadczą o tym, że w tych betonach, w tych rowach miały się znajdować płyty pancerne. Te płyty pancerne miały być podnoszone do góry, delikwent wchodził, płyta się za nim zamykała, otwierała się druga, czyli to była śluza.
Mamy tutaj po prostu dwie śluzy. Jedna się otwiera, wchodzą, zamyka się, następna się otwiera, przechodzą dalej. Więc świadczy to o dosyć dużej wadze bezpieczeństwa, skoro postanowiono wykonać aż tak duże zabezpieczenia. Kolejnym miejscem w siłowni, które jest dosyć interesujące, a poza tym mocno widowiskowe, to jest sprawa kanałów, które tutaj są wykonane, kanały betonowe. Te kanały coś sugerują. Jeśli popatrzymy na nie, to widać, że tu najprawdopodobniej miał być umieszczony silnik oraz olbrzymi wentylator. I z drugiej strony również mamy coś podobnego. Te dwa kanały w pewnym miejscu łączą się łukiem betonowym, powodując zmieszanie jednego i drugiego ciągu wentylacyjnego. Powietrze wytworzone w ten sposób tutaj pod ciśnieniem było przesyłane tym kanałem na drugą część obiektu siłowni. To jest taka nasza hipoteza. Nie potrafimy tego jeszcze na razie udowodnić. Mam nadzieję, że fachowcy od wentylacji będą w stanie nam pomóc w wyjaśnieniu, rozwiązaniu tejże zagadki. Kolejnym elementem, który chciałbym zademonstrować i pokazać, to jest klatka schodowa. Może przejdźmy tam do niej. Miejsce kolejne, które jest interesujące, to jest klatka schodowa. Widać wyraźnie po śladach deskowania, że tędy miały, to są spoczniki, tędy miały schodzić dosyć wygodne schody na dół. Pomieszczenie, okrągłe pomieszczenie, które znajduje się pod spodem, jest jakby ślepe, nie ma dalszej kontynuacji, więc pytanie, czy to tak miano zostawić, czyli ludzie, którzy schodzili tą klatką, dochodzili do tego pomieszczenia i to miało być najgłębsze miejsce siłowni, najbardziej, że tak powiem, chronione, czy też miał być prowadzony dalszy ciąg tego obiektu i połączenie z podziemiami, bo przypominam, że około 40 metrów pod nami znajdują się podziemia Osówki. Wydaje mi się, że przy takim zaangażowaniu sił i środków, możliwości, wykonanie szybu i połączenia z podziemiami technicznie nie stanowiło kłopotu dla wykonawców tego obiektu. Jest jeszcze jedna rzecz nietypowa na siłowni, mianowicie pod gruzami, pod zwałami kamienia, który się znajduje, udało nam się odnaleźć ślady, które wskazują, że miała być tutaj budowana dalsza część siłowni, już wychodząca poza ten kwadrat, który ta siłownia jakby stanowi. I mamy tutaj ślad zbrojenia po prawej stronie i 2-3 metry w lewo mamy następne zbrojenie i to wskazuje na to, że tu miała znajdować się klatka schodowa i być wyprowadzona do góry. Ponieważ sam obiekt według mnie co najmniej 10-12 metrów wspinałby się jeszcze do góry. Ten poziom zaczynałby być poziomem mieszkalnym w części, nie w całości, ale właściwa część dla głównego lokatora tego obiektu, czyli dla Hitlera, miała się znajdować prawdopodobnie piętro wyżej, czyli jakieś 3-3,5 metra od poziomu dzisiejszej siłowni. I wtedy wszystko to byłoby nakryte płaszczem betonowym. Od 7 do 9 metrów grubości planowano mniej więcej w tego typu obiektach jako ilość betonu, która by zabezpieczała całkowicie bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w tym bunkrze. Siłownia już od wielu lat popada w ruinę. Niedokończona żelbetowa budowla wystawiona jest ciągle na działanie trudnych warunków atmosferycznych. Nie obyło się również bez dewastacji obiektu. Siłownia, oprócz ogromnej wartości historycznej i skrywanej tajemnicy, jest również niemym świadkiem kaźni kilku tysięcy ludzi. Niejako symbolicznym pomnikiem pomordowanych więźniów i przymusowych pracowników. Podobnie zresztą jak i inne niedokończone budowle na terenie Gursowich.
poprosiliśmy burmistrza Głuszycy o kilka słów na temat planów związanych z obiektem. W tamtym roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, gdzie wspólnie z doktorem Jerzym Cerą, prezesem podziemnego miasta Osówka, jak również panem nadleśniczym Nogawką, podjęliśmy wspólną decyzję o tym, że postaramy się oczyścić teren siłowni, tak aby go wyeksponować bardziej dla zwiedzających turystów. No i mamy taki plan, że chcielibyśmy w niedalekiej przyszłości wziąć się do pracy związanej z udostępnieniem tych obiektów naziemnych, a więc wyeksponowaniem ich, oczyszczeniem, oznaczeniem. Pewnie pracy będzie sporo na najbliższe miesiące, nawet lata, ale myślę, że wiosną tego roku przystąpimy do prac, które będą miały na celu po pierwsze odsłonić siłownię, a po drugie chcielibyśmy ją zabezpieczyć tak na tyle, aby była bardziej zdatna do tego, żeby ją zwiedzali turyści, bo wiemy, że czy nawet dzisiaj widzimy, że jednak liczne pręty, liczne zagłębienia, woda, no one dzisiaj stanowią swoiste zagrożenie dla osób odwiedzających Osówkę, a warto powiedzieć, że w tamtym roku samą Osówkę odwiedziło przeszło 100 tysięcy turystów, a więc jest duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej 80% z nich trafia jednak tutaj na siłownię, no, która stanowi bez wątpienia dużą atrakcję zarówno dla osób zajmujących się historią II wojny światowej, jak i dla osób, które miały możliwość zobaczenia podziemi, a po podziemiach pewnie chcą zgłębić tajemnicę tego wszystkiego, co było nad ziemią. W trakcie prowadzonych badań do rur znajdujących się na siłowni została wprowadzona kamera inspekcyjna. Celem było sprawdzenie, dokąd mogą prowadzić zagadkowe kamionkowe rury, które tak licznie występują na tym obiekcie. Już pobieżno-oględziny rur wskazywały na to, że ktoś już wcześniej próbował sprawdzić ich przebieg. Kamera inspekcyjna została wprowadzona do dwóch rur. W pierwszej, po przebyciu kilkunastu metrów, pojawił się gruz, który uniemożliwił dalsze przepchanie kamery. W drugiej rurze udało się pokonać 16,5 metra, po czym dalszy ruch kamery przeszkodził poskręcany drut. Wiemy, że rury wychodzą poza betonowy blok siłowni, jednak ich dalszy przebieg wciąż pozostał nieznany.